Otwieram 79. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich radnych na czele z zarządem i panem starostą. Bardzo serdecznie witam panią skarbnik, panią sekretarz, panią mecenas, pana dyrektora Karola Łomeckiego. Witam serdecznie panią szefową naszego biura rady. Witam również widzów telewizji Bartsat, wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Szanowni Państwo, wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Porządek obrad Państwo dostaliście w portalu e-sesja, więc jest nam wszystkim znany, ale wiem, że pan starosta... Aha, jeszcze może zanim będziemy dalej procedowali, to sprawdźmy kworum, dobrze? Więc bardzo proszę wszystkich o zalogowanie się w e-sesja i zresztą ja na podstawie listy obecności już stwierdzam, że jest nas 12 na dzisiejszej sesji. Również elektronicznie musimy to sprawdzić. Przypomnę tylko, że żeby było kworum, to wystarczy, że będzie nas obecnych 9 osób, więc już widzę, że jest nas więcej niż 9. Jeszcze pan Mirosław. Tak, no ja widzę, że pan jest, tylko że chodzi o to, żeby się pan zalogował. I kliknął tam kworum. O, teraz. Teraz już jest wszystko w porządku. Szanowni Państwo, jest nad 12 osób. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu może podejmować wszystkie uchwały zgodnie z prawem. Jeszcze tylko informuję wszystkich, że, co już zresztą powiedziałem wcześniej, sesja jest rejestrowana, a obecność na sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. Dobrze. Szanowni Państwo, tak jak wracam już do porządku obrad, porządek obrad został Państwu przedstawiony, ale wiem jeszcze, że zarząd powiatu, bo tylko zarząd powiatu może zgłosić uwagi do porządku obrad i taki wniosek zarządu jest. Dlatego bardzo proszę Panie Starosto o zabranie głosu. Do mikrofonu. Ale się załączę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zarząd powiatu jeszcze postanowił zgłosić dzisiaj do porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 4, tak jak tutaj mamy, podpunkt D, projekt uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. Gminie Sępopol zostanie właśnie udzielone takie dofinansowanie w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu wozu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sępopolu. Sytuacja nabrała tempa i ten samochód będzie odebrany dużo wcześniej niż był przewidywany. W związku z czym no, taka sytuacja zaistniała, że my dzisiaj mając sesję postanowiliśmy do jej porządku wprowadzić i ten element, żeby rzeczywiście już gmina Sępopol mogła ten swój samochód strażacki odebrać. Także proszę o przyjęcie do porządku obrad też projektu uchwały pomocy gminie Sępopol finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I po tej poprawce pana starosty, czy zarządu w zasadzie, to porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 79. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach. I tak, punkt A, zmiany budżetu powiatu na rok 2023. Punkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Punkt C, wprowadzenie zmian w uchwale numer 70
54/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. I punkt D, to jest ta uchwała właśnie wprowadzona, czyli będzie uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. I punkt piąty, zamknięcie obrad 79. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda porządek obrad. Porządek obrad jest jakby zaproponowany, bo to jest sesja z artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Wobec tego już nie podlega jakby przegłosowaniu, czyli jest taki, jak zaproponowałem. Wobec tego przechodzimy do dalszego procedowania. Czyli przechodzimy do uchwały numer 79/368/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 320 539 zł i 9 groszy. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 136 162 607 088 groszy, w tym dochody bieżące 101 275 966 zł i 5 groszy, dochody majątkowe w wysokości 34 886 641 zł i 83 grosze. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatku powiatu o kwotę 320 516 zł 67 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 165 665 081 zł 35 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 108 824 248 zł 52 grosze, wydatki majątkowe w wysokości 56 840 832 zł 83 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 56 750 832 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją pierwszych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 473 zł 47 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 152 zł 37 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł i 10 groszy. Punkt drugi. Przychody budżety w wysokości 34 608 773 zł i 47 groszy, rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. A. Dochody w wysokości 37 230 zł, wydatki w wysokości 37 230 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
Paragraf 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Monitor Polski 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy, przychody w wysokości 336 760 zł 34 grosze, dochody za 2023 rok 5149 74 zł, to jest punkt drugi. Punkt trzeci, wydatki w wysokości 341 910 zł 8 groszy. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia przepraszam 2023 roku 0. I paragraf 7, punkt pierwszy, zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 247 558 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach wynosi 2 051 394 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Tak, pan Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Chciałem zapytać, czy jest do tej uchwały opinia komisji budżet, znaczy nie budżetowej, naszej jedynej komisji. 50 000. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Jakiś choklik chodzi po kablach. Pytanie. O, przestało. Może teraz się uda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przypadku, kiedy sesja jest wypowiadana w artykule, o którym Pan Przewodniczący wspominał, czyli w trybie nadzwyczajnym, komisja nie obraduje, bo wtedy każdy jakby z członków Rady indywidualnie głosuje nad projektami uchwał. Do tej pory takiego zwyczaju nie było. Właśnie, ale jeśli ktoś ma pytanie, to oczywiście jest pani skarbnik, która może odpowiedzieć na pytanie. Czy pan radny ma jakieś pytanie w związku z tym? Znaczy, z czego wynika, z jakiego punktu naszego statutu, czy rozporządzenia, czy ustawy? Bo zdaje się, że chyba wszystkie uchwały budżetowe powinny być opiniowane przez Komisję Budżetową, nawet 5 minut przed sesją. Tak mi się wydaje, ale być może nie mam racji. Może tu pani prawnik się wypowie. Dobrze. Pan radny Robert Pająk zgłaszał się też. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Biorąc pod uwagę to, że jest uzasadnienie do zmian w budżecie, mam pytanie do trzech punktów tutaj związanych z remontem i przebudową dróg powiatowych. Czy to jest po przeprowadzonych przetargach publicznych na powyższe zadania, czy to jest po prostu z kilku przetargów kwota, która nam pozostała, czy zrezygnowaliśmy z jakiegoś zadania, bo po prostu przetarg był na tyle duży, że odstąpiliśmy od tego zadania. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy tak po kolei dotacji celowej wojewody na wyposażenie szkół i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 427 492 zł. Chodzi o oświatę, wychowanie edukacyjne, opieka wychowawcza. Ile ewentualnie, jak wygląda, krótko mówiąc, sytuacja w szkolnictwie? Czy do końca roku damy radę w jakiś sposób po prostu szkoły utrzymać? I czy są zakończone nabory do szkół? I czy mamy więcej młodzieży, jak się spodziewaliśmy? Czy są jakieś dodatkowe klasy,
które są na przykład no, wiszą i nie są, że tak powiem, już uczniowie podzieleni w szkołach. I trzecie pytanie, zwiększenie wydatków o kwotę dotacji celowej wojewody na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie bartoszyckim. Ja rozumiem, że tam jest ogólne finansowanie DPS-ów, ale w związku z tym, że się zmieniają stawki wynagrodzenia od 1 lipca, czy te pieniądze po prostu będą na regulację świadczeń, czy będą przeznaczone na jakieś inne zakupy, rzeczy i tak dalej. Dziękuję. Rozumiem. Panie starosto, czy pan wyznacza kogoś do odpowiedzi na te pytania? Pani skarbnik? Tak? Bardzo proszę, jeśli można, to pani skarbnik. Przewodniczący, Wysoka Rado, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć panu radnemu na wszystkie pytania, ale zacznę od dróg. Kwoty, co prawda jest pan dyrektor, jest zarządu dróg, może odpowiedzieć bardziej szczegółowo. Kwoty wynikające z oszczędności to są kwoty poprzetargowe. Po prostu mieliśmy lekko zawyżone kosztorysy i po przeprowadzonych przetargach okazało się, że wykonawcy dali niższą cenę. To są trzy drogi, panie dyrektorze, tak? Czy cztery w tych wydatkach remontowych? Jedna inwestycyjna. Więc ta różnica jest po prostu na plus po przeprowadzonych przetargach. Jeżeli chodzi o oświatę, to właśnie ta kwota, to jest ta różnica wynikająca z oszczędności na drogach. Tylko będzie jeszcze korekta w dochodach, ponieważ te nasze oszczędności będą dzielone na pół z wojewodą. Na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych aneksów, więc te wszystkie oszczędności jakby zostały rzucone na konto podwyżek i brakujących środków na oświatę. One będą niższe w momencie, kiedy już będą podpisane aneksy z wojewodą, więc przy kolejnych sesjach ja tu mówię o realnym już jakby wykonaniu. Czy o naborach, niestety tutaj o to, co pan pytał konkretnie już na temat oświaty odnośnie naborów, niestety na ten temat nie chcę się wypowiadać, nie jest naczelnik oświaty, więc proszę skierować to pytanie konkretnie do pana naczelnika. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wydatków na oświatę, jesteśmy w trakcie rozmów z jednostkami. Będziemy ustalać, ile dla poszczególnych jednostek będzie brakowało, nie brakowało, bo różnie w jednostkach coś się układa. Więc jesteśmy na etapie rozmów i na najbliższych 2-3 miesiącach będziemy już z nami konkretne potrzeby dla oświaty. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, ja dostaję ogólną informację na domy pomocy społecznej. I też, jak to się rozkłada na poszczególne domy pomocy społecznej, też proszę pytać wydział, który zajmuje się opieką społeczną, czyli wydział pani Katarzyny Pasek bodajże, tak, panie starosto, która jakby zna szczegółowo działalność poszczególnych sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O, jest. Pan starosta chciałby zabrać głos. Jeszcze proszę bardzo. Tak, ja tutaj chciałem, tak nawiązując do tego pytania pana radnego Pająka dotyczącego szkolnictwa u nas, jaka jest sytuacja z naborami i tak dalej. Więc akurat te kwestie będą rozstrzygnięte dzisiaj, bo jak państwo wiecie, wczoraj upłynął termin do godziny 15 składania fizycznie świadectw w określonych szkołach, do których chciała przyjść nasza młodzież. Więc o tych wszystkich sprawach będziemy informować osobno, tak, na zasadzie już faktów, a nie jakby przewidywań, co się stanie. Jest utworzona jedna klasa dodatkowo w liceum ogólnym kształcącym w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i bardzo wysoką punktacją, bo tam najsłabszy to jest w granicach 120 kilka punktów, więc to zarząd takiej korekty w tych postanowieniach swoich pierwotnych dokonał. Ale jeśli trzeba troszkę więcej szczegółów, to ja bym poprosił panią sekretarz, bo jest pani, z nami jest. Tak? Tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią sekretarz, tak? Teraz. Dobrze. Jeszcze pan Grzegorz Mucha się zgłasza, proszę.
Ja jeszcze mam w kontekście tych zmian w budżecie taki wniosek, żeby w sytuacji, gdy obradujemy w sytuacji nadzwyczajnej, w tym trybie jak dzisiaj, żeby każdorazowo przy takich sesjach obligatoryjnie pani skarbnik dokonała omówień tych proponowanych zmian, żeby nie było tak jak tutaj, że radni będą się dopytywać. Myślę, że warto, żeby od razu przed podejmowaniem uchwały, żeby pani skarbnik omówiła te wszystkie zmiany i wtedy wszyscy radni będą mieli jasność co do podejmowania uchwały. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To słuszna uwaga. Rzeczywiście na przyszłość postaram się tak zrobić. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Nie widzę. Wobec tego myślę, że możemy przejść do... Pan Mirosław jeszcze. Proszę bardzo. Ja czekam na odpowiedź na moje pytanie. Czy jest to zgodne z naszym statutem, że przyjmujemy uchwałę bez opinii komisji? I liczyłem na panią mecenas. Wskazuję takiego obowiązku, obradujemy w dzisiejszym trybie nadzwyczajnym i żadne zapisy statutu nie przewidują obowiązku. Czy już jasne? Tak? Dobrze. Wobec tego możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego poddaję pod głosowanie uchwałę numer 79/368/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. I zadaję pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Pan Mirosław jeszcze. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała będąca pochodną tej uchwały, czyli uchwała numer 79/369/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 23-36 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-36 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała przepraszam. Jest to uchwała nr 49/370/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2023 rok. Ta uchwała jest dość długa, może jeśli państwo pozwolicie, to ja jej nie będę czytał. Tak, jeśli jest zgoda, bo wiadomo o co chodzi. Pytań też do uchwały nie widzę. Wobec tego możemy przejść do głosowania? Możemy, tak? Wobec tego przechodzimy do głosowania i wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. No i jeszcze została nam uchwała, która została dzisiaj wprowadzona przez zarząd. Jest to uchwała numer 79/371/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. I Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, po oczywiście odpowiedniej podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszewskiego pomocy finansowej gminie Sępopol w formie dotacji celowej w kwocie 50 000 zł i z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sępopolu. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Bartoszewskiego na rok 2023. Paragraf trzeci. Szczególne warunki i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta między Powiatem Bartoszewskim a gminą Sępopol. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Pan starosta na początku sesji wyjaśnił, o co chodzi w tej sprawie, więc cóż, możemy przejść chyba do głosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, życząc wszystkim Państwu miłych dalszych wakacji, dużo słońca i bezpiecznego powrotu z tych wakacji, z urlopów, zamykam obrady 79. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.